Wtorek, 12 stycznia, Michał Mędak, witam i zapraszam na Telefakty. Świętokrzyskie bez Włoszczowy, zmiany w rezerwacie Krzemionki. Cały rok nasze muzeum na Krzemionkach będzie udostępnione dla gości. Uczniowie z pomysłem na biznes. Realizujemy projekt Next Step. Polityczna wrzutka kontra poważne obawy o przyszłość województwa świętokrzyskiego. Tak najkrócej można opisać spór pomiędzy politykami o utworzenie nowego województwa częstochowskiego. Kością niezgody jest powiat włoszczowski, którego jedni pożądają, a inni nie zamierzają oddać. Widmo podziału lub, jak wolą niektórzy, rozbioru województwa świętokrzyskiego w celu utworzenia nowego województwa częstochowskiego to sprawa bardzo poważna, przynajmniej w Częstochowie, gdzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta widnieje oddzielna zakładka zachęcająca mieszkańców miasta do wspierania pomysłu. Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję wsparcie inicjatywy utworzenia naszego województwa, udzielając kredytu zaufania tym, którzy zaczynają rządzić naszym krajem. O to samo proszę was. Apeluję także o poparcie tej idei przez tych mieszkańców okolicznych gmin i powiatów, którzy w odrodzeniu województwa widzą szansę na szybszy rozwój całego regionu częstochowskiego. W drodze do tego celu musimy działać wspólnie, odkładając na bok wszelkie podziały polityczne i różnice poglądów. Plany zmian w podziale terytorialnym budzą obawy świętokrzyskich posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była prowadzona retoryka i obiecane mieszkańcom tych terenów, że powstaną nowe województwa na mapie administracyjnej naszego kraju i wprost było między innymi wymienione, że będzie to w przypadku częstochowskiego kosztem województwa świętokrzyskiego. Zresztą ta dyskusja dalej nie umilkła, bo dzisiaj mieszkańcy Częstochowy mogą na ulicach swoich miast, na billboardach zobaczyć między innymi też takie apele polityczne i grup z różnych stowarzyszeń. Poseł Krzysztof Lipiec, będący jednocześnie szefem świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, nie zgodził się udzielić nam komentarza w tej sprawie, twierdząc, że nie ma podobnych planów. Potwierdza to senator Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki. Nie ma jakiegokolwiek zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego. Jakby się dokładnie wczytać, to pismo, które, właściwie odpowiedź na interpelację, jaką udzielił posłom Platformy i PSL-u pan minister Sebastian Chwałek, który pochodzi, tak nawiasem mówiąc, z ziemi koneckiej, gdzie nie ma takiego planu, byłoby to jednoznaczne do zrozumienia, tylko ci państwo nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuszcza natomiast możliwość wprowadzenia korekt w ramach obowiązującego obecnie podziału terytorialnego, skonsultowanych i akceptowanych społecznie, które pozwolą na optymalne funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych, w szczególności w kontekście wypełnianych przez nie zadań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego. Kluczowe znaczenie ma przy tym idea zrównoważonego rozwoju Polski, a w szczególności wspierania obszarów o słabszym tempie rozwoju. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie kryją obaw. Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak przekonują, tylko je potęguje. Niestety nie dostaliśmy wprost odpowiedzi na to, czy województwo świętokrzyskie będzie tutaj ulegało zmianom administracyjnym, a nawet zostało wskazane, że są przygotowywane i analizowane prace na tym, by wzmocnić słabsze regiony, a więc tak naprawdę zrozumieliśmy, że wpisuje się to w tą retorykę właśnie kampanijną, że te regiony słabsze, które potrzebują dodatkowego bodźca w postaci powstania nowego województwa.
Na całą sprawę z uwagą patrzą we Włoszczowie, choć tu, w odróżnieniu do Częstochowy, nikt nie zachęca mieszkańców do walki w obronie województwa i przynależności do Świętokrzyskiego. Burmistrz miasta i gminy Włoszczowa, Grzegorz Dziubek, mówi wprost, że podobnym pomysłom jest przeciwny i nie jest w tym osamotniony. Wielokrotnie wyrażaliśmy swój sprzeciw zarówno na konferencji wojewódzkiej z udziałem marszałka województwa, wyraziliśmy swój sprzeciw na sesji Rady Powiatu, Rady Miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o taki w ogóle pomysł, to ja nie widzę żadnych argumentów, które przemawiałyby za tym, aby powiat włoszczowski był włączony do nowo utworzonego, prawda, w planach województwa częstochowskiego. Burmistrz miasta i gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek na stronie internetowej Urzędu Miasta zwraca się do gości witryny. Serdecznie witam na stronie internetowej gminy Włoszczowa. Miasto i gmina ma niezwykle ciekawą przeszłość. Jeszcze ciekawsza wydaje się być jej przyszłość. O problemach polskich seniorów i polityce senioralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozmawiali wczoraj słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Podczas pierwszego w tym roku spotkania wykład wygłosił prezydent miasta Jarosław Gruczyński. Marginalizacji i wykluczeniu. Tak samo, a może nawet bardziej pilni niż 20-latkowie, to studenci, ale nie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, a Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wczoraj spotkali się po raz pierwszy w nowym roku, aby uczestniczyć w wykładach i rozmawiać na temat polityki senioralnej i problemów polskich seniorów. A tych, jak mówią, nie brakuje. Jednym z nich jest rewaloryzacja rent i emerytur, która niesie za sobą inne skutki, takie jak brak dostępu do lekarzy czy do kultury. Wiadomo, że ona dotyczy w roku przeciętnie około 8 do 10 zł, z tym trzeba coś zrobić. Wiele osób w Polsce seniorów posiada emerytury gdzieś w granicach 1000 zł. Ale seniorzy, których w całej Polsce jest już 7 milionów, czekają na lepsze i na zmiany. Te mają nadejść już w tym roku w postaci 3 ustaw planowanych przez Sejm. Są to takie ustawy Sejmu jak o zdrowiu, o polityce zdrowotnej seniorów w Polsce, jak również ustawa o edukacji prawnej dla seniorów i zainteresowanych. Aby poruszyć temat seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku na szerszej arenie, w ubiegłym roku powstała inicjatywa z okazji 40-lecia powstania idei takich stowarzyszeń w Polsce. Ostrowiecki Uniwersytet w minionym roku podjął szereg działań w tym zakresie. W marcu zorganizowaliśmy pierwszą konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą Razem możemy więcej i lepiej. I przyjechali do nas przedstawiciele, liderzy uniwersytetów z Kielc, z Buzka-Zdroju. Aby ożywić środowisko seniorów i współpracę z Sejmem i Senatem, 1 października 2015 roku powstał Obywatelski Parlament Seniorów, którego delegatem w Ostrowcu jest prezes tutejszego UTW. Cele tego i zadania są istotnie bardzo ciekawe, ponieważ chodzi tam o ścisłą współpracę środowisk seniorskich i tego parlamentu z parlamentem, a więc Senatem i Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie chodzi o monitorowanie tej polityki senioralnej rządu. Wydaje się jednak, że sytuacja małymi krokami idzie ku lepszemu. Jak zauważa Józef Pazderski, w Ostrowcu obserwuje się pewne ożywienie w sferze aktywizacji seniorów i współpracy z samorządami, tak jak na przykład z gminą Ostrowiec. Otrzymujemy często autobus na konferencje regionalne czy na przykład ogólnopolskie. Ponadto dotacje, ostatnio 5 000 zł na wydawnictwo, które wydajemy co roku, gdzie zamieszczamy nie tylko problemy miasta, seniorów, prawda, gospodarki, polityki, ale również i głos zabiera prezydent na temat rozwoju miasta czy innych problemów. Ale swoją pomocą służy również starostwo powiatowe. Szkoły ostrowieckie, ponadgimnazjalne, dyrektorzy szkół udostępnili nam bazę dydaktyczną oraz nauczycieli do
prowadzenia języków obcych. Przykładem dobrej i dużej aktywności ostrowieckich seniorów jest z pewnością tegoroczny budżet obywatelski, gdzie projekt przez nich zaproponowany uzyskał największą ilość głosów i zwyciężył. W ramach niego w kinie Tuda odbył się Dzień Seniora połączony z wykładami, koncertami i występem Alicji Majewskiej. W całej Polsce na chwilę obecną jest 520 uniwersytetów trzeciego wieku. W województwie świętokrzyskim jest ich 9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wzbogaciła się o 2 nowe pojazdy, które będą służyć w potrzebie mieszkańcom powiatu ostrowieckiego. Nowy sprzęt niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców chronionego terenu oraz efektywności pracy strażaków-ratowników. Cennym nabytkiem stał się średni samochód ratowniczo-gaśniczy służący do ratowania zdrowia, życia i mienia. Zakup tego pojazdu został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Drugi pojazd to samochód lekki, rozpoznawczo-ratowniczy. Miała wejść w życie 1 stycznia 2016 roku, ale zacznie obowiązywać dopiero od maja. Posłowie zdecydowali o przesunięciu terminu wprowadzenia nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma chronić polskie gospodarstwa przed wykupem przez cudzoziemców. Do tego czasu znowelizowana ustawa zostanie jeszcze poprawiona. Styczniowa nowelizacja ustawy wprowadziłaby spore obostrzenia, przede wszystkim w przypadku, gdy nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, przed jej zbyciem musieliby uzyskać zgodę wydaną przez dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych. Po drugie, rozszerzyłby się krąg osób, którym przysługiwałoby prawo do pierwokupu takiej nieruchomości. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy niektóre z jej zapisów zostaną jednak zmienione. Szczegóły nie są na razie znane. 5 stycznia 2016 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu kolejny znaczek upamiętniający finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 7 znaczek pocztowy dedykowany tej akcji. Na znaczku przedstawiono rysunek kolorowego balonu, który symbolizuje jedno z haseł 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mierzymy wysoko. Dodatkowo w oprawie arkusza sześcioznaczkowego umieszczono napisy pediatria oraz godna opieka ludzi w podeszłym wieku, którym poświęcony jest tegoroczny 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znaczek ma kształt serca kojarzącego się z fundacją od początków jej działalności. Od nowego roku w Muzeum Historyczno-Archeologicznym i rezerwacie Krzemionki zmianie ulegną ceny biletów. Zmienią się też dni, w których turyści będą mogli odwiedzać muzeum. Rok 2016 przynosi zmiany w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Zmianie ulegną przede wszystkim dni, w których rezerwat będzie można zwiedzać. Wszystko z korzyścią dla turystów. Cały rok nasze muzeum na Krzemionkach będzie udostępnione dla gości, dla turystów. Dotychczas było tak, że od początku listopada do końca marca poniedziałki były takim naszym dniem gospodarczym i nie był tędy obieg udostępniony do zwiedzania. Uznaliśmy, że przy takim ruchu turystycznym, jaki mamy w okresie jesienno-zimowym, frekwencja turystów, ich przybycie nie będzie dla nas jakimś problemem. Od tego roku zmianie ulegną też ceny biletów wstępu. Po moim przyjściu do muzeum wprowadziłem bilety ulgowe w okresie od listopada do końca marca. Jeżeli w sezonie turystycznym cena biletów wynosiła 18 i 12 zł, 18 zł bilet normalny, 12 bilet ulgowy, to w tym sezonie takim jesienno-zimowym cena była 12 zł bilet normalny, a 8 bilet ulgowy. Uznaliśmy, że koszty po prostu udostępniania naszego obiektu jesienią czy zimą są takie same, a nawet może zimą nieco większe. A poza tym czasem mieliśmy takie sytuacje, że ktoś źle zrozumiał, źle odczytał, że cena biletów jest taka, nie taka. Uznaliśmy, że ten czas przyzwyczajania do całorocznego odwiedzania Krzemionek już minął i ujednoliciliśmy cenę biletów. Dlatego teraz przez cały rok bilet normalny będzie kosztował 18 zł, a bilet ulgowy 12 zł. Początek nowego roku to też idealny czas na podsumowania. Wobec tego, jak minął 2015 rok na Krzemionkach? Udostępnienie szeregu nowych
ciekawych obiektów turystycznie w naszym województwie spowodował, że nieco mniejsze było zainteresowanie naszym muzeum. Nie mieliśmy też naszej takiej cyklicznej w roku 2015 imprezy kulturalnej, czyli widowiska historycznego. No niestety fundusze były trochę mniejsze realnie, które można było wydać na wydarzenia kulturalne. O około 5% spadł ruch turystyczny w 2015 roku w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. W minionym roku siły i działania skupiły się wokół rozwoju rezerwatu. Wypracowaliśmy działania, które należy w ramach przygotowywanego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego wykonać na Krzemionkach po to, żeby po pierwsze lepiej zabezpieczyć ten obiekt, żeby zwiększyć bezpieczeństwo zwiedzających, poprawić jego atrakcyjność i dostępność, przede wszystkim dostępność dla osób niepełnosprawnych. Kolejne działania, które zostały podjęte, docelowo wiążą się z wpisaniem Krzemionek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Złożyliśmy za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod koniec roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o wprowadzenie Krzemionek na listę informacyjną. To jest lista, która obejmuje obiekty przygotowywane przez państwo polskie do zgłoszenia w ciągu najbliższych kilku lat na listę Światowego Dziedzictwa. Dyrektor muzeum Włodzimierz Szczałuba czeka teraz na decyzję ministerstwa potwierdzającą, że Krzemionki zostały wpisane na tę jakże ważną listę. Next Step to kolejny międzynarodowy projekt, w którym udział wzięli uczniowie niepublicznego gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym razem celem projektu było planowanie własnej ścieżki kariery i motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju. Uczniowie niepublicznego gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie próżnują. Z początkiem nowego roku zaangażowali się w kolejny już międzynarodowy projekt. Realizujemy projekt Next Step, projekt, którego tematyka obejmuje planowanie własnej ścieżki kariery i motywowanie młodych ludzi do ciągłego rozwoju. Bardzo ważna tematyka, myślę, że szkoły powinny jej poświęcać bardzo dużo uwagi, bo to, co damy dzieciom teraz, z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Projekt prowadzą wolontariusze z Azerbejdżanu i Ukrainy i jego takim ukoronowaniem są warsztaty podsumowujące całość, w czasie których nasi uczniowie, wykorzystując wiedzę, którą zdobyli w czasie projektu i opierając się o własne pomysły, przedstawiają swój pomysł na biznes, później prezentują ten pomysł i on podlega ocenie. Pomysły uczniów oceniali wolontariusze, Krystyna z Ukrainy i Samir z Azerbejdżanu, a młodzież z Konarskiego jak zwykle wykazała się kreatywnością. Ich wizje na własny biznes dotyczyły takich tematów jak sport, podróże, gastronomia, wynalazki czy pomoc innym. Next Step is a new project aimed at Next Step to nowy projekt, który uczy gimnazjalistów, jak się nie poddawać w życiu. Stosuje w tym celu program 7 kroków, które uczą tego, jak osiągnąć sukces i wybrać swoją ścieżkę kariery. Podczas realizacji projektu uczniowie otrzymali wirtualne pieniądze na otwarcie swojego biznesu. To jest dobry pomysł, bo uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności menedżerskie i przywódcze, a ja mogę ocenić, kto jest liderem w danej grupie. Wszyscy byli bardzo kreatywni i trudno było ocenić, który projekt był najlepszy. Uczniowie, którzy już nie po raz pierwszy biorą udział w międzynarodowym projekcie z tak przeprowadzanych zajęć, wynoszą wiele korzyści. Pracowaliśmy w 4-osobowych grupach, no i liczyła się pomoc i praca zespołowa, ponieważ samemu trudno coś wymyśleć, lecz wiele osób jest dużo łatwiej, bo każdy ma swoją ideę jakąś. Pierwszy projekt był przeprowadzony 3 lata temu, no i na przestrzeni lat, tak parę razy do roku przyjeżdżają do nas wolontariusze. Czuję, że nasza umiejętność porozumiewania się angielskim się rozwija cały czas. Poznajemy też nowych ludzi z innych krajów. Dowiadujemy się trochę o tym, jak się tam żyje. No, jestem bardzo zadowolony, że moja szkoła prowadzi taki projekt. Choć projekt Next Step adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, to na zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy czynny udział brali też uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej. Wszystkie projekty ASEC w tej swojej takiej podstawowej części dotyczą takiego założenia, żeby kształtować postawy otwartości na świat, zainteresowania światem, wzbogacania wiedzy o innych krajach, o ludziach, którzy tam mieszkają, o ich tradycji, o ich kulturze. No i również, żeby doskonalić, uczyć się języka angielskiego.
drugiego, stąd ta tematyka bazowa może być realizowana w każdych klasach i my zawsze z tego właśnie korzystamy, stąd jeżeli projekt nawet w swoim głównym założeniu adresowany jest do uczniów klas starszych, to z tej pozostałej części korzystają wszyscy i uczniowie klas szkoły podstawowej również w tym roku mieli taką możliwość i zawsze staramy się, żeby mieli, bo na tyle ci wolontariusze już tutaj weszli nam w taką tradycyjną działalność szkoły, że tak naprawdę chyba żadna klasa nie wyobraża sobie sytuacji, że w czasie pobytu wolontariuszy tutaj u nas w szkole któraś z nimi zajęć by ich nie miała. Wolontariusze pobyt w szkole i pracę z uczniami bardzo sobie cenią. Od pierwszego dnia wiedziałam, że ta szkoła będzie moim najlepszym doświadczeniem w Polsce. Placówka jest dobrze zorganizowana, kolorowa, wszyscy są szczęśliwi, otwarci i bardzo dobrze mówią po angielsku. Christina i Samir jednogłośnie stwierdzili, że uczniowie, z którymi pracowali w Ostrowcu, z angielskim radzą sobie najlepiej ze wszystkich szkół, które do tej pory w ramach projektu odwiedzili. To bez wątpienia powód do dumy, ale z pewnością uczniowie nie osiądą na laurach i swoje umiejętności językowe w dalszym ciągu będą ulepszać. Tą informacją kończymy wtorkowe wydanie Telefaktów. Ja żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru.